Witajcie tu Wielku. Tym razem będziemy nagrywać osobno. Nie wiem dlaczego, po prostu rzuciłem się na walkę z tym bossem. I tak wiecie, no to po prostu to... Nie wiem, tak mi się wydawało, że będzie lepiej, ale po prostu próbowałem inny program i nie myślałem, że po prostu nagrał całą walkę, nie myślałem, że boss jest tak banalny. Ale na szczęście, czy nieszczęście był, tak więc niestety muszę to nagrywać osobno. Tak więc będąc w menu tutaj bla bla bla, wybieram, coś tu się wyłączyło, to tylko dla mnie, ale wy będziecie mieli obraz w pełni. I tutaj właśnie mam postać, jak widzicie, 80 level. Jak widać, gra chodzi całkiem nieźle, no na razie, jak widać, gra chodzi wolniej, zdecydowanie wolniej, ale nie, to jakoś myślę, że teraz jakoś tak lepiej, nie wiem, przyzwyczaiłem się do tego zwolnienia. I nie ma co narzekać, naprawdę nie będę na to narzekał, bo tak jest Dark Souls i cóż, no nic na to nie poradzę, kompa lepszego na pewno nie będę miał. Myślę, że by to zmieniło, gdybym dokupił sobie RAM, bo ja tak mam tylko 3 giga, Windows i tak zużywa na razie u mnie tylko 2,7. I jakbym zakupił sobie te nie wiem, 8 giga, jakbym miał, mając 8 giga, myślę, że dałoby się grać w to przyjemniej. No ale co, jak widzicie, boss, tutaj mamy demona mamy tutaj. I to, no nie jest takiego nic specjalnego, ten boss jest dosyć łatwy, no i cóż mogę powiedzieć. Jest pełno tej lawy, co nie przeszkadza zbytnio, nie ma co narzekać. I ten to jest demon stonoga. O, widać, teraz mnie walną, no niestety, no nic na to nie poradzę, no ale wiecie co, no naprawdę nie byłem przygotowany na tę walkę. Nie grałem dosyć długo, przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie grałem gdzieś tak z 5 dni w tą grę, a jednak ta gra jest naprawdę bardzo skill bazująca na skillu. No i po prostu jakby to powiedzieć, odeszłem z formy, coś w tym stylu. Jak chcecie, no i ten boss niby wydaje się, że tak mi po prostu wciera, ale się okazało, że taka była najłatwiejsza. Po prostu wejść pod niego, dwurąg, broń. Oczywiście jestem leniem, więc nie chciało mi się bronić, to tak sobie wolę zadawać te 50% więcej obrażeń z dwurąg. I tak sobie używam potki, tak sobie stoję pod nim, dostaję hity, no i to nie jest zbyt trudne nic, ten boss, naprawdę. Jedyny problem to jest lawa, jak widać, tam prawie mnie zabiło to. No ale to jest naprawdę łatwa walka. Każdy nie powinien mieć z tym problemu, jeżeli ma tam postać trochę lepszą. Ja, co ciekawe, trochę to w złym orderze względem przejścia na net, czy tam walkthrougha. Nie wiem, jakoś tak wdawał. Znaczy, wkurzyłem się tym w katakumbach, że po prostu nie wypadła mi z nekromancera żadna lampa, jak to się nazywa, Skull Lantern. Tam po polsku pewnie coś będzie nazwać lampa czaszkowa, nie, tak głupio by tego nie nazwali. No ale cóż, no nie wypadło mi nic, więc muszę przejść tam kawałek po całkiem ciemności w jaskini gigantów i tutaj boss padł banalnie, zwycięstwo, tak, to jest po prostu banalne. Tutaj jeszcze chwilę nagrywałem, nie wiem, wydawało mi się, że te 3 minuty nagrywania to trochę za mało. I po prostu jak widać, gra naprawdę tnie, ale grając nie odczuwam tego tak bardzo. Tutaj sobie zmieniam przedmioty, bo muszę ubrać pierścień, dzięki którym będę mógł chodzić po lawie. I przez to muszę mieć lżejszy armor. A przy okazji jest taka fajna rzecz, że jak sobie wezmę ten armor, to jestem na tyle lekko, że mogę sobie ubrać taki genialny pierścień, w którym mogę robić fikołki ninja. Tutaj próbuję to rozwalić, nie wiem dlaczego, chyba wydawało mi się, że ta lawa ma zniknąć później, bo jak tam widać po prawej, jak zaraz będzie widać, są drzwi, coś się wydaje jak drzwi, jakiś tam skrót i nie mam żadnego pojęcia, co trzeba było tu zrobić. Ale wiecie co, ostatnio oglądałem walkthrough jakieś, nie wiem, 2 tygodnie temu i mam tu gdzieś, naprawdę. Teraz po prostu gram na ślepo, powiedzmy. Jaskini gigantów będą miały największy problem, bo tam naprawdę nic nie widać. Ale jakoś sobie poradzę, ta gra jednak, jak ma się chociaż tam, wiecie, jakieś tam kilka godzin rozgrywki, już się trochę opanuje, to nie jest takie trudne, tylko to jest gra skillowa i generalnie mając tutaj naprawdę dobry gear, czy tam ekwipunek, to nie jest o wiele łatwiejsze, bo mam ten ekwipunek, mam praktycznie większość takich zwykłych mobków na 2 hity, ale i tak łatwo zginąć, naprawdę. Chwila nieuwagi, obrócę się albo jakoś głupio zalokuję postać, no i co może zostać? No, bo po prostu zginę. To tyle z mojej strony, Wielku, out.